z mojego punktu widzenia artysta jest człowiekiem, który nie ogranicza siebie w ekspresji tego, co odczuwa na temat świata, co jest totalnie subiektywne i może być optymistyczne, może być bardzo wręcz depresyjne. Natomiast ważne, że jest to, ważne, kiedy jest to prawdziwe i szczere i nie sugerowane przez to, jak odbiorca powinien to odczuwać, tylko jest to totalnie płynące z tego subiektywnego postrzegania świata. I myślę, że artyście przydatne są takie odczucia, jak na przykład wolność osobista, w której właśnie nie odczuwa tego skrępowania i wie, że wszystko, co czuje, jest w porządku i należy dzielić się z tym ze światem. Myślę, że odwaga jest istotna. W ogóle odwaga jest istotna w życiu, na przykład w naszym kraju, jako artysta, bo trzeba liczyć się z tym, że jednego dnia jest super i człowiek gra milion koncertów i mówię tutaj o życiu muzyka i jakby wszystko jest fajnie, natomiast następnego dnia okazuje się, że chyba jestem bezrobotna, nie wiem. I wtedy człowiek musi zaufać temu fatum, że jest sens być artystą i że to nie jest totalna bezrobotność, chociaż ciężko też to nazwać fachem. Zawsze kiedy mówię, że piosenkarka to jest zawód, to mój narzeczony poprawia i mówi, nie, to jest profesja. I jakby no, nie wiem, co z tym faktem zrobić. Być może jestem wciąż niewykształconym człowiekiem, który po prostu sobie śpiewa, ale jakoś przez te wszystkie lata żyje. Z mojego punktu widzenia nie można na pewno zaangażować się w rzecz, o której nie mamy wiedzy. Ja na przykład mam pewne obawy, bo czasami mam odczucia względem jakiegoś wydarzenia politycznego, społecznego i czuję, że moja wiedza jest niedostateczna i nigdy też nie będzie dostateczna, żeby wydać twardy osąd i mieć twardy pogląd na ten temat, bo dobiega mnie tyle skrajnych informacji, sprzecznych. Niektórzy mogą nazwać część z nich teoriami spiskowymi, tudzież jakimiś jakby tezami postawionymi tylko po to, żeby być antytezami do czegoś innego. I jest bardzo ciężko jakby znaleźć stanowisko. Ja jestem wychowana troszeczkę w duchu, trochę w duchu katolickim, trochę buddyjskim, trochę takim agnostyczno-ateistycznym. W związku z czym nigdy nie chciałabym mieć w sobie jakiejś skamienialiny takiej poglądowej. Więc bardzo trudno jest mi się odzywać w tematach na przykład politycznych. Natomiast są tematy związane na przykład z naszą ziemią, z istotami czującymi, w których to obronie często staje. Głównie na przykład staje w ruchu wegetariańskim, w ruchu ekologicznym. Chociaż na przykład ekologia też ma tyle różnych politycznych powiązań, że też bardzo ciężko jest w sposób jasny i klarowny pójść z jakąś tezą, więc w mojej sztuce, jeżeli można ją nazwać sztuką, przejawia się to czysto tak jakby, trochę to są takie odczucia dziewczynki, która się rozgląda i patrzy i coś ją boli, coś czuje, że można gdzieś tam puścić więcej piękna w jakiś rejon świata i po prostu to robi. I myślę, że jest to zdrowe i dobre, natomiast daleka jestem od wymieniania nazwisk polityków w moich utworach. Ale niektóre nazwiska, zazwyczaj ikonowe, popkulturowe, się zdarzają. Mam na przykład piosenkę James Dean. Z mojej perspektywy artysta to jest taka istota, która nie musi jeść, nie musi pić, nie musi w ogóle podążać ani być pod wpływem sytuacji ekonomicznej. W ogóle żyje poza tym, co go otacza i oddaje się tylko duchowej ścieżce swojej sztuki. I wtedy to można powiedzieć, że jest prawdziwy artysta. I nie wiem, może czy kiedykolwiek zdarzy mi się taki tydzień w życiu. Mi się wydaje, że trzeba tam doszukać się w tym, co on robi, jakiegoś pierwiastka duchowego i czegoś, co wynika właśnie z jego pasji, jakiejś bezkompromisowej i takiego bezgranicznego dążenia właśnie w jakimś kierunku, żeby coś wypowiedzieć i przekazać.
I dla mnie na pewno wartościowsi są ci, którzy mają takie pozytywne też działanie na swoje otoczenie. Czyli są tak zwane, mają takie działanie ekologiczne, czyli jakby są prorozwojowi, pomagają ludziom w różnych kwestiach. To dla mnie to są bardziej artyści prawdziwi. Jest taka kwestia z filmu Łowca Androidów, że możesz być płomieniem małym, który płonie bardzo długo, albo możesz być płomieniem olbrzymim i on bardzo szybko się wypala, ale daje dużo światła i właśnie mi się wydaje, że Michael Jackson był takim artystą, który właśnie zrobił dużo, dużo światła naraz i bardzo dużo ludzi tym poraził, oświecił.